Admiros, jest kolejny trailer o Poppy Playtime Chapter 3. Admiros, jest już nowy trailer Poppy Playtime Chapter 3, pozdro. Admiros, jest już official game trailer do Chapter 3 Poppy Playtime. Ogień, ogień! Czy to możliwe, że w końcu doczekamy się wielkiej premiery Poppy Playtime Chapter 3? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku, w którym to obejrzymy sobie najnowszy oficjalny trailer Poppy Playtime Chapter 3, który pojawił się dosłownie wczoraj na oficjalnym kanale Mob Entertainment i zgromadził aż prawie 3,5 miliona wyświetleń, a także 225 tysięcy łapek w górę. Natomiast wy, widzowie, zostawcie pod tym odcinkiem maksymalną ilość łapek w górę, ponieważ chapter 3 zbliża się do nas wielkimi krokami. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag chapter 3, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj, aby nie przegapić Poppy Playtime Chapter 3. Chyba w tym przywitaniu powiedziałem zbyt wiele razy Poppy Playtime Chapter 3. No to oglądamy, zobaczmy. No oczywiście na początku mamy Smiling Critters, czyli te małe dziwne stworki, które są dość, że tak powiem, ich oczy są dość przerażające. Jest oczywiście Catnap, oj. Emergency Alert System, czyli jakieś coś złego się wydarzyło i przerwano transmisję. O, pracownicy w niebezpieczeństwie, Danger Alert. Okej, okay, czyli coś naprawdę musiało się tutaj... O, wszyscy pracownicy są proszeni. Okej, okay, czy słyszałeś wiadomości? To jest ten sierociniec, chapter 3. Co jest grane, jak to wygląda? Ej, widzowie, ilość elementów, coś czuję, że rozwali. Maska jest, rozwali niejednemu komputer. Smiling Critters oczywiście. Mamy tutaj i Catnap. O, te dzieci cierpiały. Catnap. Prototyp to jego bóg. Co to jest? Co to jest za... Czy to jest Kissy? Nie, to nie była Kissy Missy. Te dzieci urosły, było... Nowa łapka! Co jest gra? Fioletowa łapka. Hagiwagi. Okej, okay. Te dzieci są uratowane. Czy to był... Kissy Me? Co tu się dzieje? To będzie... Ja nie dziwię się, że oni tak długo ten chapter robią. On będzie naprawdę... Maska, gaz, będzie naprawdę dopracowany. Okej. Okay. O, oh, wow! Czy to był Catnap? Wow, okej, okay. Data premiery. Nie, to jest Catnap i on będzie głównym antagonistą pewnie. Co jest grane? Zaraz dokonamy sobie analizy. Chapter 3, Deep Sleep, czyli głęboki sen. Proszę, podajcie datę premiery, proszę, proszę, niech to będzie za tydzień, niech to będzie za tydzień. Mob Entertainment? Co? Nie ma daty premiery? Jednak okazuje się, że Mob Entertainment dali znać, kiedy pojawi się Poppy Playtime Chapter 3 i niestety, czytając tutaj, ja wam to oczywiście wszystko skrócę, czytając tutaj mamy informację, że musieli przełożyć premierę na rok 2024 i będą to prawdopodobnie pierwsze tygodnie tego roku, czyli to będzie albo styczeń, albo luty, ale nie dziwię się, oni naprawdę chcą dopracować tę grę, żeby była dopieszczona do najdrobniejszych elementów i żeby była po prostu idealna. Dlatego zrobienie jej tak długo trwa, nie to co na przykład Garten of Banban, które jest wypuszczane średnio co 3 miesiące. Oczywiście bez hejtu na Garten of Banban, bo Garten of Banban również lubię. Na samym początku mamy reklamę tych Smiling Critters i wygląda to jak reklama z takich właśnie lat 80-tych, 90-tych, czyli jakby wesoła reklama, tęcze i tak dalej, jednak zostaje ona przerwana przez dziwny komunikat, w którym to mamy właśnie informację, że 8 sierpnia 1995 roku coś się wydarzyło i po prostu ta reklama została przerwana. O godzinie 11:00 wydarzyło się coś złego i pracownicy musieli przerwać swoją pracę. I ta informacja ma prawdopodobnie związek z sierocińcem, który tutaj właśnie widzimy i w którym były przetrzymywane dzieci, które były zabrane z prawdziwego sierocińca, w którym tak naprawdę przeprowadzali jakieś dziwne eksperymenty i zamykali dusze dzieci w zabawkach, a ten oto tutaj sierociniec miał jakby tak imitować ten prawdziwy świat dla tych dzieci, które były przetrzymywane tutaj w podziemiach. Co zresztą doskonale widać po tych fałszywych makietach, które widzimy w tle, które imitują chmury i to w ogóle nie wygląda jak chmury. Jedną z takich bardziej zastanawiających rzeczy jest posąg Poppy, który jest umieszczony na samej górze, więc być może Poppy była patronką albo opiekunką tych dzieci, chociaż to już troszeczkę wybiega poza teorię. Dalej natomiast możemy zobaczyć fragment gameplayu, że my będziemy przez ten sierociniec przechodzić, być może uciekać przed jakimś, wiecie, wielkim potworem, którym na pewno nie będzie Hagiwagi, a będzie to być może Catnap, którego też widzieliśmy i jest naprawdę przerażający.
szansę. Niemniej jednak ilość elementów tutaj jest przytłaczająca i możemy też zauważyć to, co najważniejsze, czyli łóżka, czyli tutaj naprawdę spały dzieci i to nie było jakby kilkoro dzieci, 4, 5, 6, tylko widać, że tutaj tych łóżek jest naprawdę cała masa, więc tych dzieci naprawdę Playtime Corporation zebrało bardzo dużo. Jednak w tym miejscu wydarzyło się coś naprawdę bardzo złego, bo jak sami widzimy, wszystko jest rozwalone, łóżka są poprzewracane, połamane, jakieś mamy dziury w ścianach, dziwne rzeczy tutaj się musiały dziać. Na pewno będziemy musieli wykonać jakieś misje z prądem i z naszą zieloną łapką, bo widzę, że tutaj jest kilka takich zielonych elementów, które doskonale znamy z Poppy Playtime Chapter 2. No i oczywiście nie mogło zabraknąć legendarnej maski. Ta maska, z tego co pamiętam, była jednym z pierwszych elementów i z którym było naprawdę całe mnóstwo teorii, jeżeli chodzi o jakiś gaz, jeżeli chodzi o jakieś potwory zakładające maskę. Teraz mamy pewność, że to my będziemy zakładać maskę i już tutaj na tym screenie na pewno widzimy, że ulatnia się jakiś gaz, więc prawdopodobnie jest to gaz, który usypiał dzieci, które nie chciały iść spać. A teraz my założymy tę maskę, aby uchronić się przed gazem i aby rozwikłać zagadki tego miejsca. Dalej mamy pokazane wszystkie Smiling Critters i co ciekawe, one nie będą tylko w kreskówce, tylko jak sami możemy tutaj zobaczyć, będą one naprawdę istniały w postaci pluszanek i wydaje mi się, że każda z tych postaci pojawi się w chapterze trzecim i będzie miała jakąś misję do rozwiązania, bo one są zbyt zróżnicowane, żeby one były tylko po prostu zwykłymi pluszakami. Każda z nich prawdopodobnie będzie miała jakąś zagadkę, którą będziemy musieli rozwiązać w tym sierocińcu. W kolejnym etapie trailera oczywiście widzimy plakat. Oj, ten plakat jest przerażający. Katnap jest twoim przyjacielem. Nie wydaje mi się, aby Katnap był naszym przyjacielem. Już ten jego uśmiech i oczy mówią same za siebie. Natomiast na dole mamy bardzo istotną informację, jeżeli chodzi o ten plakat. Proszę, zostańcie w swoich łóżkach, tak jak mówią protokoły dotyczące gaszenia światła. Dla mnie oznacza to tylko jedno, że będzie tutaj misja bardzo podobna do FNAF-a Security Breach, gdzie będziemy musieli manipulować światłem. Albo opcja A, będziemy musieli przemieszczać się po zmroku, aby Katnap nas nie zauważył, co raczej wydaje mi się mało prawdopodobne, ponieważ koty bardzo dobrze widzą w ciemności. Albo opcja druga, będziemy go oślepiać światłem i to go będzie wkurzało i to go będzie w jakiś sposób odstraszało od nas. Prototyp to jego bóg i tutaj ten screen mówi nam naprawdę wiele. Jeżeli chodzi o prototypa, to już twórcy kiedyś nam to pokazywali, ja to jakby widziałem. Niemniej jednak teraz widzimy go w pełnej okazałości i w pełnym zbliżeniu. I powiem tak, jest to przerażające. Prototyp jest przerażający i mamy informację, że on jest bogiem Katnapa. Czyli prawdopodobnie Katnap buduje prototyp, bo uważa, że to jest jego bóg. Albo być może prototyp rozkazuje Katnapowi, aby Katnap przynosił mu tutaj, jak sami możecie zobaczyć, wszelkiego rodzaju zabawki, z których właśnie jest budowany prototyp. Trochę to zakręcone, niemniej jednak możemy zobaczyć prawdziwy szkielet jakiegoś pracownika, który wystaje z paszczy PJ Paga Pilara. To jest dziwne, nie wiem, czy to jest część prototypu, nie mam pojęcia, niemniej jednak wygląda to dość przerażająco. Jak się przyjrzycie z bliska temu szkieletowi, to ma on związane ręce, jakby był skuty kajdankami albo czymś podobnym. Zastanawiające jest to, że mamy tutaj postacie nie tylko takie jak Hagiwagi, Banzo Bunny czy PJ Paga Pilar, które już widzieliśmy, mamy tutaj też postacie takie jak Smiling Critters. Więc dziwne jest to, że Katnap buduje też prototyp ze swoich przyjaciół, czyli ze Smiling Critters. Nawet w sumie możemy tutaj zobaczyć rękę Mami Longlegs, jak się przyjrzymy, i jej nogę, czyli jakby ona została też tutaj zabrana i jej ciało też zostało wykorzystane do zbudowania tego wielkiego, dziwnego prototypu. A jak się przyjrzymy jeszcze bardziej, to ten prototyp nie jest budowany w fabryce Playtime Corporation, on jest budowany w jakiejś podziemnej jaskini, o której my jeszcze nie bardzo mamy pojęcia i na pewno w tym miejscu jeszcze się nie znaleźliśmy, ale coś czuję, że w chapterze trzecim zejdziemy do podziemi. Troszeczkę taki vibe jak Security Breach i True Ending. A propos Security Breach, nie mam pojęcia czemu, ale ta postać wygląda jak Vani, która jest uwięziona w jakimś podziemnym więzieniu w Playtime Corporation. Oczywiście to nie jest Vani, tylko to jest moje złudzenie, które tak mi się wydaje, ale coś czuję, że ta postać może być nam pomocna. Ona jest uwięziona, więc jest szansa, że my tą postać uratujemy i ona będzie nam pomagać, czyli będzie naszym sojusznikiem. Tak mi się wydaje. Niemniej jednak narrator w tym miejscu mówi coś o heretykach i być może właśnie za to, że ta postać była heretykiem i sprzeciwiła się Katnapowi, po prostu Katnap ją tutaj uwięził. Niestety ciężko poznać, co to jest za postać. Napiszcie w komentarzu, jeżeli macie jakieś teorie na ten temat. Chętnie poczytam. Oj tak, to jest to, na co wszyscy czekali, czyli nowa łapka. I już wiemy, jaką będzie miała moc. Jako już niebieska łapka służyła nam do przyciągania, no to fioletowa będzie jakąś taką wzmocnioną wersją niebieskiej o przeciwnym działaniu, czyli fioletowa łapka będzie nas odpychać, więc będziemy mogli przeskakiwać dalsze odległości i odbijać
odbijać się od takich tutaj specjalnie wyznaczonych elementów, aby pokonać dalszą odległość. I jak sami możecie zobaczyć, mamy tutaj całe morze jakiegoś czerwonego, dziwnego płynu, z którego unosi się czerwona para i prawdopodobnie będziemy musieli zakładać maskę, aby się tego nie nawdychać. Więc albo to jest jakiś płyn, który nas usypia, albo nie mam pojęcia, czemu oni wyprodukowali tak dużo tego dziwnego, czerwonego dziowenium, tak to nazwijmy. Następnie widzimy ekran z Hagim Wagim, który być może wróci, niemniej jednak na tym ekranie wygląda on dość przerażająco. Oj, zagadki z łapkami będą teraz o wiele, wiele trudniejsze i bardziej mylące, tak to przynajmniej wygląda na tym fragmencie i będziemy musieli tutaj już bardziej używać mózgu, żeby odpowiednio wszystko połączyć i przeprowadzić prąd, bo ewidentnie będziemy musieli tutaj znowu podłączyć jakieś urządzenia, aby przeprowadzić prąd. To, co jeszcze mi się bardzo rzuca w oczy w tym fragmencie, to jak sobie spojrzycie na lewą stronę, to widać tam fragment nowej mapy z Project Playtime, przynajmniej tak to wygląda. To jest ta fabryka, ewidentnie jakby jestem pewien, że to jest to miejsce, a przynajmniej tak to przypomina. Dalej widzimy cień jakiegoś wielkiego futrzastego potwora i jestem ciekaw, czy to będzie Catnap, czy to będzie Kissimissy, czy może wielki powrót naszego ukochanego Hagiego Wagiego. Tego nie wiemy, ponieważ chwilę później twórcy pokazują nam od razu Kissimissy. To jest jakby aluzja, że okej, ten wielki potwór, którego widzieliście przed chwilą, to jest Kissimissy, ale nie dajcie się zwieść, to może być równie dobrze Hagi Wagi, jak i Catnap, więc ciężko powiedzieć, ciężko wydedukować. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o społeczność, to myślę, że już wiele ludzi ma różne teorie na ten temat. Jeżeli jakąś teorię macie, koniecznie napiszcie w komentarzu, przypnę serduszko. Niemniej jednak dalej widzimy Kissimissy i naszą kochaną Poppy, która jakby specjalnie nas pokierowała pociągiem, abyśmy tutaj przyjechali i widzę, że jesteśmy właśnie w tym sierocińcu, tym takim nieprawdziwym podziemnym sierocińcu, co widać oczywiście w tle, mamy chmurki i takie troszeczkę fejkowe niebo. I w sumie bardzo fajnie, że wraca Kissimissy. Ja tam zawsze uważałem, że Kissimissy jest dobrą postacią, zresztą sama nazwa Kissimissy jest tak przyjemna, że to musi być dobra postać. I tutaj ewidentnie widzimy, że my jedziemy jakąś windą razem z Poppy i razem z Kissimissy, więc Kissimissy będzie nam pomagać i będzie jeszcze nam Poppy pomagać i wszyscy będziemy tutaj współpracować, aby zemścić się na Catnapie, który buduje prototyp ze wszystkich innych dzieci, które zostały uwięzione w zabawkach. I teraz jakby Poppy, jako iż dusza dziecka też została uwięziona w Poppy, Poppy chce się po prostu zemścić na Catnapie za to, co zrobił. Bo wydaje mi się, że to chyba on to zrobił, on za tym wszystkim stoi. W końcu to on buduje ten cały prototyp. Natomiast jeżeli chodzi o ten telefon, nie mam pojęcia, co on może oznaczać i kto może do nas dzwonić. Jest to dziwne i nie mam żadnej teorii na ten temat, jeżeli chodzi o telefon z Poppy Playtime. Kto wie, być może tam też jest uwięziona jakaś dusza dziecka w tym telefonie. A tutaj widzimy dość znane pomieszczenie, w sensie jakby wystrój jest bardzo podobny do chapteru pierwszego, momentu, w którym uratowaliśmy Poppy, w sensie jakby otworzyliśmy jej tę skrzyneczkę, w której właśnie siedziała laleczka Poppy. To miejsce wygląda identycznie, tyle że tutaj musimy założyć maskę i zejść do podziemi, w sensie jakby zejść piętro niżej i tutaj jest gaz, który prawdopodobnie nas usypia albo zadaje nam jakieś obrażenia, coś na tej zasadzie i maska nas przed tym będzie chroniła. Niemniej jednak zastanawiam się, co może skrywać się w podziemiach tego miejsca. Początkowo myślałem, że postać, która wychodzi z tej rury, to jest Catnap, ale ewidentnie widzę, że jest to ten jakby piesek, coś na tej zasadzie. Więc moja teoria, że wszystkie Smiling Critters będą nas ścigały i z każdym będzie jakieś tutaj zadanie do rozwiązania albo jakaś ucieczka, jest bardziej prawdopodobna. Niemniej jednak to miejsce wygląda jak taki plac zabaw dla dzieci, tyle że z dodatkowym, przerażającym potworem. I swoją drogą niestety na podłodze widzimy biednego pszczółko-kota, który został przepołowiony. Smutek. W dalszej części mamy ucieczkę przed czymś bardzo przerażającym, prawdopodobnie przed Catnapem, który został tutaj pokazany i jest on naprawdę przeogromny i trochę mi przypomina, nie wiem czemu, ale Hagiego Wagiego, tyle że takiego bardziej na czterech nogach. Nie sądziłem, że kot może być tak wielki, że jego głowa sięga aż pod sufit. Jest to przerażające. Niestety na chapter 3 będziemy musieli poczekać do roku 2024. Jest to niestety smutna wiadomość, ale ja troszeczkę się cieszę, że twórcy chcą dopracować tę grę do granic możliwości, abyśmy mieli z tego jak najwięcej zabawy, no bo w końcu na tym to ma polegać, że oni tworzą grę, a my po prostu gramy i mamy z tego wielki fan.